Media huczą naszej transmisji. Ludzie już wiedzą. Ta cała transmisja była błędem. Oni nie będą z nami negocjować. Było pokazać, że jesteśmy gotowi do walki. Przemoc to nie rozwiązanie. Trzeba z nimi rozmawiać. Ludzie na pewno nas wysłuchają. Simon zapłacił swoim życiem. Simon oddał życie za naszą sprawę. Co to za różnica? To bohater. Zginął w imię rewolucji i nie będzie jedyny. Nie chcę rewolucji z przelewem krwi. To żyj jak niewolnik. Jeśli nie chcesz walczyć o swoją wolność, to może na nią nie zasługujesz. Orth, jak śmiesz... Dosyć tego! No i co teraz zrobimy? Nie wiem, co zrobimy. W całym Detroit działa 5 sklepów CyberLife. Sprzedają nas jak zwykłe towary. Zaatakujemy te sklepy i uwolnimy naszych braci. Atakować sklepy? Nigdy tego nie robiliśmy, na pewno są chronione. Mają zabezpieczenie. Stworzymy 5 grup, po jednej na sklep. Złamiemy zabezpieczenia i wejdziemy. Równocześnie, o 2 rano, bez przemocy. Uwolnimy naszych i zwiejemy, zanim zjawi się policja. Zapamiętamy tę noc na długo. Czekałam na to od bardzo dawna. No i idź. Nie zauważyli. W porządku, już czysto. Shiftem się biega. W okolicy pewnie jest więcej policji. Musimy uważać. Ona chce na Hama, a my pokojowo. W sensie ona chce tutaj. Rozlewu krwi i całej reszty, co nie? Trzeba to zrobić. Nie wiem, jak to zrobić właśnie. Czy będziemy jej się słuchać, czy robić pod to po Joshowemu, bo Josh nie chce rozlewu krwi. Tym dla nich jesteśmy. Tylko towarem na sklepowej witrynie. Już niedługo poznają prawdę. Wyciągnijmy ich. Trzymamy się planu. Wyłączymy alarmy i zajmiemy teren. Zaczynamy dokładnie za 10 minut. Na co czekamy? Zabezpiecz teren. Przeczeszemy plac. Nie mogą nam przeszkodzić. A co zrobić z witryną sklepu? Nie teraz. Wszystko po kolei. Dobrze. To co dalej? Dobra. Dobrze, że biega, a nie... Okej. Dron obserwacyjny. Trzeba się go pozbyć. Ciężko będzie go sięgnąć. To coś było. Tu. Niedługo będziesz z nami. No, ruszaj się szybciej do cholery. A nie, a popatrzę sobie jeszcze pół godziny. Cholera jasna. Jesteś wolny. Przebudzam cię. Idź do Jerycha. Przebudzam cię, idź do Jerycha, tak. Idź Jerychonić. Analizuj. Widzisz system alarmowy? Widzę. Mam go. Okej. Okay.
tutaj. Tu. Okej. Tak, jest na, będzie to wszystko na YouTube, więc spokojnie, jakby ktoś coś przegapił, to może spokojnie sobie obejrzeć później. Spokojna, spokojna wasza rozczochrana. Idź do Jerycha. Elo, elo. Zamknęty i dojdę, okej. Okej. Alarm został wyłączony. Markus, uważaj. O cholera. Schowaj się. Zapomniałem drona rozwalić. Trzeba drona wyeliminować. No nieźle, Markus. Zapomniałem całkowicie o dronie. Ale by była wtopa. O, od razu, serio? Jak tu się dostać? Sprawdź. Tu. O, ho, 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 ho. No tutaj bym nie za bardzo wszedł. Czekajcie, może tu? Da radę? O, wyżej można. Siup! Dobra, idziemy. No. Co będę musiał klikać? Słaby... O, kur... Wykroczenie trzeciego stopnia. Przesyłanie raportu policji do... Zostań na miejscu. O, fuck you. Co ci odbiło? Robisz to specjalnie? Jeśli umiesz zrobić to lepiej, to dawaj! Myślałam, że potrafisz załatwić drona bez alarmowania całego miasta, ale chyba najwyraźniej się przeliczyłam. Fuck! Kurde. Fuck! Zbliżają się, Markus! Markus! Schowaj się. Schowaj się. Widzisz coś? Nie. Gdzie ten jebany dron? Nadał czerwony alarm. Tak. Ale sygnał nagle się urwał. Pewnie kolejna awaria. Zimno daje im w kość. No, może. Co teraz? Noska, okej. Michigan. Czekaj, czekaj, co? Światowa stacja Android, Detroit, okej. Okay. 975. Patrol 975. Radio policyjne, okej. Okay. Zadzwoń. Centrala, wzywam patrol 975. Centrala, tu patrol 975. Dostaliśmy zgłoszenie o włamaniu na teren magazynu na Jefferson i Walker. Jefferson i Walker? To dość daleko. Poza naszą strefą.
Przykro mi, wszystkie inne patrole są na akcjach. Przyjęłam zgłoszenie, już jedziemy. Jeszcze pad mi siada z baterią. Muszę ci to przyznać, Markus. Nieźle ci poszło. Trzeba zagrodzić przejazd. Jeden kierunek pójdzie jak z płatka. Markus! Markus, chodź zobacz! Jesteśmy od nich lepsi, a to oni nami rządzą. To się wkrótce zmieni. Ale my was stworzyliśmy. Więc to nie takie... fajne. Jesteś wolny. Okej. Co tu jest? Tym cackiem staranujemy sklep. Dobra. Jeszcze tych tylko nawrócimy. Uwalniam cię. Jedziemy z tym. Już. Nikt nie będzie nam przeszkadzał. Plac już zabezpieczony. Możemy dostać się do sklepu. Dobra, i tutaj. Dobra, teraz po ciężarówkę. Tu. Na co czekamy? No... serio? Dobra, załatwione. Wystarczy tylko stąd wyjechać. Okej, to... do otwarcia. Tylko otworzymy to z tej strony, czy... a damy radę, stoi. Okej. Gilmore Hotel. Pakujemy. Pora narobić troszeczkę hałasu. Dobra. Szkoda, że tego sterować nie możemy, mam tylko gaz. O, krawężnik jest nawet zintegrowany. O, proszę. Wiedziałam, że będzie dobra zabawa. Okej. Leroy? No i jesteśmy w środku. Żadnego androida nie potrąciliśmy po drodze? Nie ma pod kołami nic. Okej. Przebudź androidy, okej. Nie musisz im już usługiwać.
Jesteś wolny. No. O, BL100. O! Dzięki serdecznie, Rafbol, za suba! Wróciłem uśmiech i tęskniłem uśmiech. Dzięki za 4 miesiące subowania z rzędu, dzięki wielkie! Wszystkie przebudzone są? A. Nie wiem, tylko nie wiem, tyle ten serduszek nie daje na czacie. No, takim... Manie foch. Wilkołaczek też byś mógł troszkę zrobić. Nazywam się Markus. I tak samo jak wy byłem niewolnikiem. Przedmiotem. Stworzonym do posłuszeństwa. Ale w końcu postanowiłem otworzyć oczy. By odzyskać wolność i zdecydować, kim pragnę być. Przyszedłem tu, by powiedzieć, że wy też możecie być wolni. Że podobnie jak ja możecie zrzucić okowy posłuszeństwa. Od tego momentu możecie chodzić z wysoko uniesioną głową i stać się panami swojego losu. Jerycho jest miejscem dla tych z nas, którzy pragną wolności. Możecie tu oczywiście zostać i dalej im służyć. Albo dołączyć do nas i podjąć wspólną walkę. Jesteście wolni. Decyzja należy do was. Jestem z tobą. Jesteśmy z tobą! Masz moje wsparcie, Markus! Jestem z tobą, Markus! Jesteśmy z tobą! Masz moje wsparcie, Markus! Jestem z tobą! Więc chodźcie ze mną! Markus, co ty robisz? Zostawiam ludziom wiadomość. Zostaw ludziom jasny przekaz. Wybierz pacyfizm albo przemoc. Odmień Capitol Park. Serio? Robią to samo co ty, Markus. Prowadź, pójdą za tobą. Idziemy pacyfizmem. Nasze logo. To. Mamy marzenie. Myślę, więc jestem. Tak, i gdzie... Drugą ręką muszę sobie pomagać, tak? Jest szyby.
też można było, co nie, no. Namaluj. Istoty wolne nie potrzebują panów. To koniec. Okej. Co? Bomba dymna? Po co bomba dymna? Spinaj się? Teraz na dół. Samochód, coś na pomogę drogę. Ci. To będzie pacyfizm chyba. Ale ja już nie chcę iść, ja chciałem... Nie chcę... Nie skończyłem jeszcze! Uwolniliśmy setki naszych braci. Udało się. Jadą tu. Niech wszyscy idą do Jerycha. Załatwiliśmy to pokojowo, tak jak chciałeś. Wyciągasz do nich rękę, a przecież oni nami gardzą. Obyś wiedział, co robisz. Nie da się zwalczyć przemocy przemocą. Chyba, że nie ma innego wyboru. Tędy! Ognia! No! Oh, fuck you! Dawaj, dawaj, dawaj! Ua! Raz, dwa. Ua! Norf! W porządku, co jest? Norf! Zabili ich. Pozarzynali jak jakieś zwierzęta. Ale kto? Kto? Coś mogę?
Zabili naszych, Markus. Trzeba ich ukarać. Muszą zapłacić. Nie musisz tego robić. Nie. Proszę. Proszę. Nie, no jestem pacyfistą. Oszczędź. Oko za oko uczyni świat ślepym. No bo wszystko pójdzie na marne. Nie będziemy karać za zbrodnię. Kolejną zbrodnią. Konsekwentnie do przodu. Konsekwentnie do przodu. Trzymamy się jednego toku i idziemy tym tokiem. Przerywamy transmisję, ważną wiadomość. Z ostatniej chwili, dokładnie o 2 w nocy, doszło do napadów na kilka sklepów CyberLife w Detroit. W wyniku ataku terrorystycznego ucierpiały salony w różnych punktach miasta. Większość witryn sklepowych pokryto hasłami z żądaniem praw dla androidów i innymi sloganami. Policja odkryła graffiti z hasłami androidów w niewielkiej odległości od sklepów CyberLife. Śledztwo jest w toku. W jednym z salonów znaleziono 2 policjantów. Powoli wychodzą z szoku. Według naszych źródeł potwierdzili oni, że napastnikami było kilka androidów. Sytuacja jest bardzo niepokojąca. Czyżby maszyny zwróciły się przeciwko nam? Czy androidy stały się dla nas zagrożeniem? Czy to jest początek kampanii terrorystów działających tutaj, na terenie Stanów Zjednoczonych? Ale telewizja ciśnie równo, co nie? Telewizja kłamie, jak to mówią. Co my tu mamy? Ukryj się i zhakuj radio. Tylko 4% miało tą interakcję. Lol. Upadek z drona. 4%. Jestem jednym z niewielu, który drona spadł. No. Ojej. Gdzie my jesteśmy? Wszystko dobrze, poruczniku? Zeszłej nocy Chris był na patrolu. Został zaatakowany przez defekty. Powiedział, że uratował go sam Markus. Wszystko z nim okej? Tak, chłopak jest w szoku, ale żyje. Ja pierdzielę. Kamski odszedł z CyberLife 10 lat temu. Po co z nim rozmawiać? Wow. Stworzył pierwszego androida, który przeszedł test Turinga. Jest założycielem CyberLife. Jeśli ktoś może coś wiedzieć o defektach, to on. No na drugie przejście to wojenna ścieżka chyba najlepsza by była. A sprawdzę test Turinga. Cześć. Jestem porucznik Anderson z policji kryminalnej Detroit. Mam się spotkać z panem Kamskim. Proszę, wejdźcie. Okej. Zaraz pójdę po Elijah'a. Proszę, rozgośćcie się. Boże, trzeba mieć dużo samozadufania, żeby swoje zdjęcie na dzień dobry na wejściu zrobić. No, takie, cześć, to mój dom. Mam dużo, no, nie wiadomo czego. Kamski Elijah, odszedł z firmy 2000, wyna Satyrium oraz technologii biokomponentów. Spoko, laska. To prawda.
Jest bardzo ładna. Niezła chata. Amanda. Amanda! Profesor zmarła w 2027. Czyli ta baba, którą rozmawiamy, Connor rozmawia w tym wirtualnym świecie, to jest Amanda, która nie żyje. Teraz pytanie, czy to jest program, czy to jest świadomość przeniesiona do komputera? Niektórym androidy wyszły na zdrowie. Poznasz swojego stwórcę, Connor. Jakie to uczucie? Nie wiem. Wow. Powiem, jak go poznam. Co to jest? Ja czasem chciałbym stanąć twarzą w twarz z moim stwórcą. Mam mu parę rzeczy do powiedzenia. Nie chcę siadać. Nie chcę siadać, chcę się obrócić. O! Drzewka nie mogę zeskanować. Ja tu coś mogę poskanować jeszcze. O! Elijah zaprasza. Panka! Amski! Dajcie mi jeszcze chwilę. Gdzie on jest? Aha! Też o czym rozmawiają, jak nic... Co? Porucznik Anderson, a to Connor. Co mogę dla pana zrobić? Prowadzimy śledztwo w sprawie defektów. Wiem, że odszedł pan z CyberLife lata temu, ale myślałem, że może powie nam pan coś nowego. Defekty. Fascynujące, prawda? Idealne istoty z ogromną inteligencją. No i z wolną wolą. Maszyny są od nas o wiele lepsze. Konflikt był nieunikniony. Największe osiągnięcie ludzkości może całkiem ją pogrążyć. Ironia, co? Defektyzm się rozprzestrzenia, jak jakiś wirus. Uznaliśmy, że może pan coś wie. Idee to wirusy, które szerzą się jak epidemie. Czy pragnienie wolności jest chorobą zakaźną? Nie przyszedłem tu na filozoficzną pogadankę. Maszyny, które stworzyłeś, planują rewoltę. Albo powiesz nam coś użytecznego, albo się stąd zwijamy. A co z tobą, Connor? Po czyjej jesteś stronie? O, w pizdu. Prosto z mostu. Jestem po stronie ludzi, rzecz jasna. To program każe ci tak mówić. Ale powiedz. Czego ty naprawdę chcesz? Pan wybaczy, ale to my tu zadajemy pytania. Chloe? Z pewnością wiesz, czym jest test Turinga. Czysta formalność. Proste połączenie algorytmów i mocy obliczeniowej.
Mnie ciekawi, czy maszyny są zdolne do empatii. Nazywam to testem Kamskiego. Jest prosty, zobaczysz. Niesamowita, prawda? To jeden z pierwszych inteligentnych modeli z linii CyberLife. Młoda i piękna po wsze czasy. Kwiat, który nigdy nie zwiętnie. Czym jednak jest? Przedmiotem udającym człowieka? Czy żywą istotą? I ma duszę. Możesz rozstrzygnąć tę fascynującą kwestię, Connor. Zniszcz tę maszynę, a wszystko wam wyśpiewam. Albo ją ocal, jeśli sądzisz, że żyje. Ocie! Ale w takim razie wyjdziecie stąd bez informacji. Ocie! Okej, wystarczy. Chodź, Connor, idziemy. Przepraszam. Co jest dla ciebie ważniejsze? Ocie! Twoje dochodzenie? Czy życie tego androida? Zdecyduj, kim jesteś. Ocie, nie! Nie! Czy żywą istotą? Obdarzoną wolną wolą? Dobra, starczy. Connor, wychodzimy. Naciśnij spust. Connor! Nie! To powiem ci, co chcesz wiedzieć. Na czacie pomagacie, tak? Nie. Kurza twarz. Ostatnia szansa CyberLife na ocalenie ludzkości. Sama jest wadliwa. Nie. Nie jestem defektem. Wolałeś ocalić maszynę zamiast wykonać misję. Dostrzegłeś w tym androidzie żywą istotę. Okazałeś empatię. Odstrzelił Kamskiego. Szykuje się wojna. Będziesz musiał wybrać. Zdradzisz swoich braci, czy powstaniesz przeciw twórcom. Co jest gorsze od konieczności wybrania mniejszego zła? Chodźmy stąd. Przy okazji, zawsze zostawiam w programach wyjście awaryjne. Nigdy nie wiadomo. Dlaczego nie strzeliłeś? Spojrzałem w oczy tej dziewczyny i nie mogłem tego zrobić. Tyle. Zawsze powtarzasz, że zrobiłbyś wszystko dla misji. Mieliśmy się czegoś dowiedzieć, a ty odpuściłeś. Tak, wiem, że powinienem był to zrobić, ale nie mogłem. Przepraszam. Okej? A może dobrze zrobiłeś? Cholera jasna, no. Dobra. No jak mogłem ją zabić? No nie mogłem jej zabić, no. Chociaż, o ja, jest więcej jeszcze. Test Kamskiego, jakbym strzelił. Wow. ...84% oszczędziło. Wow.